Witam Was serdecznie w kolejnej rozkminie. Tutaj właśnie mam mąkę żytnią, moi drodzy. I nigdy nie było z nią problemów. Nigdy nie miałem problemów z mąką żytnią, tak jak teraz są problemy z tą mąką pszenną, mąką chlebową. Przypominam, że w Anglii nie ma typów mąki. Co to jest typ mąki? Bo niektórzy z Was mogą nie wiedzieć. Typ mąki to jest, określa się w błynie, tak książkowo powiem Wam, po spaleniu 100 kg mąki, zostaje popiół, który się waży i po zważeniu tego popiołu tyle, ile będzie ważył, taki jest typ mąki, moi drodzy. Zdarzało się czasami w piekarni, że typ mąki się nie zgadzał lub to się wahało, ale nikt na to uwagi nie zwraca. Szczególnie tutaj w Londynie, szczególnie tutaj w Anglii. Łyk herbaty. Ostatnimi czasy są problemy z mąką. Nie pierwszy raz, nie drugi, nie trzeci, nie czwarty. Są problemy praktycznie od 2 miesięcy. Tak raz, dwa razy w miesiącu zdarza się problem, a normalnie to się zdarzało raz w roku. Jak pracuję w piekarni tutaj niecały rok, to zdarzyło mi się raz, a później, no tak można powiedzieć, że raz w miesiącu się zdarzało. Oczywiście młyn, z którego bierzemy mąkę, tłumaczy się tym, że coś poszło po prostu nie tak i oni badają to wszystko. Badają, co mogło pójść nie tak, nie? Piszecie mi w komentarzach, Jarek, bo to jest mąka, wiesz skąd? Nie wiem. Nie wiem, skąd oni biorą tą mąkę, skąd biorą to ziarno. Nie wiem. Mi się wydaje, że tutaj z UK, chociaż nigdy nic nie wiadomo. Oczywiście już trzeci raz młyn, który dostarcza tutaj mąkę, po prostu wymienił tą całą mąkę. Tutaj dużo mąki się nie bierze. Najczęściej 500 kg mąki jest kupowane, bo to jest piekarnia mała. Wielka fabryka. To nie jest wielka fabryka. To jest normalna piekarenka malutka, z której wychodzą cuda. Teraz jest tak świetna mąka, że Wam pokażę, jaki chlebek wychodzi. Już Wam pokazuję. Już jestem, moi drodzy. Sprawdzę, czy to się nagrywa, bo telefonom nie ufam. Spójrz. To jest chleb pieczony bez drożdży na mące chlebowej tak zwanej, pszennej można powiedzieć, białej. Spójrzcie, jak on pięknie wygląda. Pięknie wypieczony, ostygł, leży 2 godziny na specjalnych półeczkach służących do studzenia chleba. Tutaj mamy pszenno żytni z dodatkiem kwasu żytniego, proszę, wieloziarnisty. Spójrzcie, jak pięknie wygląda. Naprawdę piękny chleb, zero drożdży. Tutaj mamy też pszennożytni chleb, spójrzcie. Nie ma żadnego problemu. Nie ma, spójrzcie. A co się dzieje wtedy, gdy jest mąka do niczego? Po pierwsze, kręcąc ciasto już widzę, że coś jest nie tak. Przepraszam, coś jest nie tak. Dosypuję tej mąki. Dosypuję. I wszystko chcę zrobić. No i nic nie mogę zrobić. Robi się glaksa, mieszam to. Dzisiaj wyszła mi też fajna forma żytnia, którą Wam pokażę. Foremka żytnia wygląda tak. Zawsze wychodzi świetna. Z mąką żytnią nie ma problemów. Nigdy. Tutaj, jak pracuję w tej piekarni, nie było problemów z mąką żytnią. Co jeszcze dzieje się? Po wyrobieniu tego ciasta, oczywiście namęczeniem się, dosypywaniem mąki, później za chwilę jest ciasto za mocne, trochę wody się da, trzeba więcej dać tego startera, tego zakwasu, a później już się wszystko spieprzy, bo już tego za dużo, tego za mało. Oczywiście trzeba dosypać soli, odpowiednie proporcje. I jak piekarz już się namęczy i uda mu się uformować takie ciasto, jak powinno być, ono nie wyrasta, jest lepiące, nie nadaje się narobić, moi drodzy, nie da się kształtować kęsów na te bochenki.
wrzucając do takiego koszyczka chleb, ono się przykleja po 12 godzinach, bo to ciasto fermentuje sobie w lodówce 12 godzin. Po wyrzuceniu na tą tackę, no po prostu nie nadaje się do niczego, jest płaskie, no na pewno nie takie jak to, spójrzcie. Więc na dzień dzisiejszy nie ma problemu. Nie ma problemów z tą mąką, wymienili ostatnie 500 kg tej mąki, moi drodzy, i jest dobrze. Poruszam ten temat, bo jest bardzo dużo komentarzy, że ta mąka jest wiadomo skąd i to zboże jest też wiadomo skąd. Nie wiem skąd oni biorą to zboże, ale w tym momencie chleb jest piękny. Piękny chlebek, naprawdę. Dzisiaj przekroiłem, zaraz pokażę Wam jak wygląda w przekroju. Ten chlebek wygląda tak, spójrzcie, wygląda super, zobaczcie, on sobie wróci, podnosi się i wraca, widzicie, tak zwana pamięć, tak samo jak zgniotę ten chleb, on sobie wróci, tak jak powinno być. I to jest właśnie oznaka, że jest dobra mąka, dobry gluten w mące i naprawdę nie ma do czego się doczepić. Wszystkie młyny, z którymi współpracuje tutaj ta piekarnia, robią wszystko, żeby naprawić ten błąd. Jak się orientowałem w Londynie, to nie tylko ta piekarnia ma problem z mąką, bo też inne piekarnie mają problemy z mąką. Nieważne jaka nazwa młynu, jak zwał, tak zwał, po prostu jest jakiś problem. A jaki, to się pewnie nie dowiemy, a chlebek naprawdę wygląda tak. Może Wam na zbliżeniu to pokażę, jak się da. O, to wygląda tak, spójrzcie, dziurki są odpowiednie, nie za małe, nie za duże, takie w sam raz, moi drodzy. I naprawdę nie piszcie w komentarzach już, że to wina czegoś tam, nie wiadomo, nikt z nas nie wie, czy ja to jest wina, ale wątpię, że to jest wina taka, co piszecie. Telefon mnie stresuje, nagrywam telefonem i jak już Wam mówiłem, kiedyś się nagadałem 15 minut i to się nie nagrało. Więc moi drodzy, spójrzcie. Biorę kromeczki chleba, chleb pokrojony, gniotę go i on sobie wraca. Czyli ma pamięć. On wróci sobie do takiej formy jak był, nie zostanie klucha, bo w większości chlebów z piekarni londyńskich, zrobiąc taki sobie test, taki w szkole robiłem, taki o, że chleb wraca. Ciężko zrobić z takim chlebem, bo już chyba trzy chleby kupiłem w takich fajnych piekarniach londyńskich i po prostu po zgnieceniu tego chleba robią się kluchy, czyli wiadomo co jest. Chleb nie jest zrobiony tak, jak powinien być. Tutaj w piekarni chleb jest zrobiony tak, jak powinien być. Chleb tutaj jest jak dziecko, jest głaskany i tak powinno być. Czasami się pytacie, Jarek, ty masz czas, żeby zrobić live'a, ty stoisz, ty nic nie robisz. No wiem, że 4 litery niektórym pękają, że ja stoję, że nie jest tak jak w Polsce, że szef idzie, szybko. I udajesz, że coś robisz. Tutaj szefa nie ma, szefem jestem ja. Dopiero mój przełożony, menadżer, jeżeli coś jest spieprzone, on wyśle mi maila lub zadzwoni, zapyta się, co jest grane. Ale wcześniej ja go uprzedzam, że z mąką jest kicha. Zobaczcie, ile razy, prawda, chleb mi spadł na podłogę. Patrzcie, ile razy ja gniotłem ten chleb. Jeszcze raz to zrobię. I on wraca. Zobaczcie. On sobie wróci. Nic mu nie będzie. Kromeczka wraca, tak wygląda, jak wyglądał. Naprawdę. Tak zwana pamięć. Zróbcie sobie test. To jest najprostszy test, wiadomo. Pogniecisz ten tostowy chleb, to oczywiście tak nie wyjdzie Ci. Nie zrobisz tego. Kupisz gotowany chleb, idź do dobrej piekarni, kup chleb i naprawdę, zgnieć sobie go, tak jak ja teraz robię, o. Gniotę go. Co robi? Wraca. Zobacz. Jeszcze raz. Wraca. I za chwilę jeszcze wyżej się podniesie. Widzicie? I tak powinno być z pięknym chlebem. Schiza w nagrywaniu, wszystko jest dobrze. Więc moi drodzy, z mąką wszystko jest ok. Jak będzie jakaś opcja taka, że będzie coś się działo, to oczywiście Wam powiem.
subskrybuj, zostaw ślad po sobie w postaci komentarza, trzymaj się, życzę Ci zdrowia, zdrowia, bo zdrowie najważniejsze, jak jest zdrowie, to jest wszystko. Oczywiście łapkuj, jeszcze raz powiem, zostaw suba, trzymaj się do następnego, cześć.